Ruszyła następna edycja Halloweenowej grozy. Dobra, nie będę udawać jakiejś ekscytacji, po prostu po raz kolejny mamy horrorowy klimat w Overwatch. Dla mnie, jak i dla wielu ludzi, to już nie jest coś ciekawego. Ale pamiętajcie, naprawdę wielu ludzi cieszy się z tego eventu, bo jeszcze nie miało okazji go doświadczyć. Raz jeszcze pytałem się ludzi i są tacy, którzy posiadają Overwatcha niecały rok. Dlatego nie popieram gadania typu Blizzard ma wywalone, w ogóle się nie starają, by te wydarzenia były ciekawe. No ale starczy tego wstępu, po prostu przejdę do prezentacji przedmiotów kosmetycznych. Zaczynamy. W pierwszej kolejności graffiti. To teraz kwestie. Tradycyjnie postacie, które zostały dodane po ostatniej edycji, dostają więcej tekstów. Osmo? Osłabal. Nie płacz. Tylko mi tu nie umieraj. No i co tak suszysz zęby? Rzeczywistość to miękkie masło, a ja jestem brzytwą. Zatrważające. Rzucę na ciebie zaklęcie. Śmierć była ci pisana. Nie strasz mnie. Wasza ignorancja przyprawia mnie o dreszcze. Nie wierz we wszystko, co widzisz. Uwaga na brodę. Chyba śnisz. Spójrz w lustro. Za nerwowo tu jak dla ciebie? Śmierć jest przereklamowana. Zaraz, coś mi się tu nie zgadza. Tak jak powiedziałem, zawsze było tak, że bohaterowie, którzy zostali dodani po danej edycji wydarzenia sezonowego, dostają więcej kwestii, by nadgonić braki. Aż miała tak aż do rocznicy. Dostawała po 2-3 kwestie. A tutaj, ani na letnie igrzyska, ani na Halloweenową grozę, nie otrzymała żadnego nowego tekstu. Czyżby tu miało jakiś związek z aktorką głosową? 3 nowe zwycięskie pozy, klasycznie z dynią. Nowa emotka dla Zenyaty, bardzo zabawna. Zastanawiam się, co skłoniło Blizzarda do zrobienia tej emotki. Kiedyś na Overwatch League fan zaproponował, by dać Zenyacie możliwość chodzenia. Tak Blizzard na to odpowiedział. Możliwe więc, że właśnie ten moment zainspirował twórcę emotki. 2. Prezentacje zagrania. Zanim przejdziemy do skórek, przypominam o drobnej nowości wprowadzonej wraz z niedawnymi letnimi igrzyskami. Kilka przedmiotów kosmetycznych jest do zdobycia nie z lootboxów, tylko za cotygodniowe wyzwania. Są 3 różne wyzwania, kojarzycie je? Te, gdzie trzeba wygrać 9 meczów. Dlatego pokażę graffiti i skiny, które można zgarnąć. A to, co teraz widzicie, to jest ta wyczekiwana skórka Sombra Łowczyni Demonów. Rok temu za kupno wirtualnego biletu na BlizzCon otrzymywaliśmy właśnie tego skina. Jednak Blizzard później potwierdził, że gdzieś w 2019 stanie się dostępny dla wszystkich. No i się doczekaliśmy. Ale przejdźmy do pozostałych skórek.
No dobra, tak się prezentują przedmioty kosmetyczne. Sama zemsta z Womensteina nie została w jakikolwiek sposób zmieniona. Trochę szkoda, bo serio są mega nudne momenty, gdzie nic się nie dzieje. Żadna też mapa nie została przystrojona w klimatach Halloween. Co dziwne, bo pojawił się niedawno przeciek wskazujący na Junkertown. Na koniec ciekawa informacja, salon gier został ulepszony. Zamiast 5 różnych trybów, od teraz mamy dostępnych ich 7. Wreszcie będzie szansa na częstszą, totalną masakrę. Tajemniczy bohaterowie i klasyczna szybka gra na stałe są w arcade, więc dotychczas na inne tryby czekało się tygodniami. Okej, to raczej by było na tyle. Wiem, że wiele dzieciaczków to zasmuci, ale nie robię już otwierania lootboxów. Po pierwsze, zbliża się BlizzCon i wolę się na tym skupić zamiast na farmieniu skrzynek. Po drugie, no ile można? To już raczej na siłę robiłem. Trzymajcie się, cześć.